Na razie nie wiadomo, co dokładnie stało się w nocy z piątku na sobotę, lecz wiadomo, że doszło do tragedii. Zwłoki 32-letniego mężczyzny odnaleziono nieopodal tunelu kolejowego w Rydułtowach. W pierwszej chwili doniesienia wskazywały na potrącenie przez pociąg, lecz policja dementuje tę informację. Zwłoki mężczyzny nie posiadają śladów wskazujących na wypadek z udziałem pociągu. O okolicznościach tego zagadkowego zdarzenia opowie Magdalena Wija, rzeczniczka wodzisławskiej policji. 31 sierpnia po godzinie 3 nad ranem policja została powiadomiona, że maszynista z jednego z pociągów, który przejeżdżał przez Rydułtowy w rejonie ulicy Barcioka, tam jest taki tunel, znalazł ciało mężczyzny. Jak się okazało, był to 32-letni mieszkaniec Rydułtów. Policjanci byli na miejscu, przeprowadzali oględziny w obecności prokuratora rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i wstępnie wykluczyli, że mężczyzna mógł zostać potrącony przez pociąg. Ciało tego mężczyzny znaleziono w odległości około 2 metrów od torów kolejowych. Prokurator zarządził sekcję zwłok i wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć coś więcej, co było przyczyną tej śmierci.